zainteresować jednego z naszych uczniów, więc zadam mu teraz kilka pytań. W której jesteś klasie? Jestem w klasie drugiej C. I byłeś na zeszłorocznych drzwiach otwartych, czy pierwszy raz? To znaczy, jestem aktualnie pierwszy raz. Moją rolą jest tutaj oprowadzanie i troszeczkę mówienie także o klubie debat i o działalności szkoły, że tak powiem, pokrótce. I co? Duże jest zainteresowanie? Ludzie się pytają o szkołę, są zaangażowani w to, co do nich mówisz? Znaczy tak, jak co roku na pewno nasza szkoła przyciąga znowu rzeszę tłumnych gimnazjalistów, tudzież ośmioklasistów, którzy kończą swoją ścieżkę, że tak powiem, tą podstawową, wchodzą w okres na szkołę średnią, więc no, już poważny okres w życiu. Jest na pewno duże zainteresowanie, na pewno bardzo dużo pytań, czym jestem dosyć zaskoczony troszeczkę, bo na pewno jest tego sporo. Dużo osób jest takich bardzo dociekliwych, chcą wiedzieć, jak wygląda działalność tej szkoły, jak wyglądają zajęcia dodatkowe, w jaki sposób możemy się rozwijać również poza lekcjami, ale też przez szukanie własnych zainteresowań i udzielanie się tak troszeczkę też społecznie. Także bardzo fajnie. No ale chyba nie masz problemu z odpowiedzeniem na te pytania. Nie, oczywiście nie. Zdaję sobie z tego sprawę. Nasz panie prowadzący, powiedz nam, jak się przygotowaliście razem z samorządem do tych dni otwartych? W ogóle uczniowie pytają się, jest dużo osób, bo widzę, że się pchają i to chyba dużo, dobrze, tak, jesteś zadowolony? Obecnie to brakuje nawet nam osób do oprowadzenia, więc zbieramy ludzi w większych grupkach. Uczniowie, przyszli nasi uczniowie, są bardzo ciekawi tego, jak wygląda szkoła, dopytują się. No, zainteresowanie jest ogromne. Oczywiście najwięcej o naszej szkole wie nasza pani dyrektor, dlatego zadam jej teraz kilka pytań. Jak pani myśli, czy wszyscy, którzy dzisiaj do nas przyszli, dostaną się do nas do szkoły? Nie ma się czego martwić? Na pewno dostaną się najlepsi, bo do tej szkoły chodzą najlepsi. Myślę, że jest taka szansa, będziemy mieli aż 10 oddziałów, więc warto się starać. I będą stworzone nowe oddziały dla uczniów, którzy będą z dwóch roczników, więc nie muszą się przejmować tym, bo widziałam, że bardzo pytają o to. Tak, będzie 5 klas dla absolwentów szkoły podstawowej i 5 klas dla absolwentów gimnazjum, także zapraszamy. Super. I jeszcze mogłaby mi pani powiedzieć, dlaczego pani poleca naszą szkołę? Co jest z niej takiego niesamowitego, że właśnie widzę, że ludzie się pchają drzwiami? Drzwiami, dobrze, że nie oknami. Niesamowici jesteście wy, czyli niesamowicie i wartością taką tej szkoły są uczniowie. Dlatego zależy nam na tym, żeby przychodzili tacy, którzy chcą się uczyć, potrafią się uczyć, ale też potrafią się bawić, rozwijać swoje umiejętności, zainteresowania, pasje i to się dzieje. A co jest wyjątkowe w tej szkole? To, że ta szkoła umie rozwijać ucznia, że przychodzą często tutaj uczniowie nie do końca zdiagnozowani, tacy, powiedziałabym, średni w takiej pasji nauczania, a wychodzą z bardzo dobrymi świadectwami, trafiają do bardzo dobrych pracodawców, na świetne uczelnie, jako nasi absolwenci przychodzą i mówią, to był ten początek dobrego, czyli dlatego ta szkoła jest wyjątkowa. Brawo!
szeroko.